Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na test mikrofonów w warunkach polowych. Pierwszy mikrofon, który słyszycie, to mikrofon kamery Panasonic HCV520. W tej chwili dźwięk dobiega do Was cały czas z mikrofonu tej właśnie kamery. Teraz przetestujemy dźwięk z cyfrowego rejestratora Tascam DR05, czyli tego, który kupiłem jakiś czas temu. Widzieliście go na kanale, mieliście okazję posłuchać. Troszeczkę mi to córcia przeszkadza w nagrywaniu, ale dobra, mniejsza z tym. Będziemy teraz już nagrywać dźwięk z tego rejestratora. Ok, więc w tej chwili dźwięk idzie do Was z Tascama DR05. Ja go sobie jeszcze skieruję w ten sposób, żeby było to lepiej słyszalne. Ja mam go jakieś 40 cm od ust. W międzyczasie słyszymy normalne dźwięki, czy jakiś szum wiatru. Właśnie tutaj moje dziecko przeszkadzające w nagrywaniu. W tle jakieś samochody, jakiś ruch uliczny, czy takie normalne sprawy. Możecie sobie porównać, jaka jest ta jakość w stosunku do dźwięku prosto z kamery. I teraz pora na trzeci test. Ok, i w tej chwili znów korzystam z Tascama DR05, z tym, że mam już podpięty mikrofon krawatowy Rode SmartLav Plus. Możecie posłuchać, jaki jest dźwięk teraz. Mikrofon, jak widzicie, mam tutaj, czyli w niewielkiej odległości od twarzy. I możecie w tej chwili porównać ten dźwięk tła. Też jak mój głos jest łapany, a jak wygląda całe brzmienie tła, czyli ruch uliczny, wiatr i inne takie rzeczy. Myślę, że w tej chwili macie naprawdę dobre porównanie. No dobrze, i myślę, że w dzisiejszym teście to by było na tyle. Mieliście okazję posłuchać trzech mikrofonów w warunkach zewnętrznych przy takiej dość wiecznej pogodzie. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Pamiętajcie zajrzeć na mojego Facebooka i zaglądać codziennie na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. A ceny tych wszystkich gadżetów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!